Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, witam was na tym świętym miejscu, w ten święty czas Wielkiego Postu. Witam wszystkich zakochanych, zakochanych w Panu Jezusie, który dzisiaj każdego z nas ogarnia swoją łaską, swoją miłością, swoim wzrokiem, który każdego z nas chce przytulić do swojego serca. Bo rozpoczynamy, siostry i bracia, drogę, długą drogę, którą musimy przebyć razem, wspólnie, rozważając Słowo Boże, medytując nad Ewangelią, medytując nad męką Jezusa Chrystusa, medytując nad tajemnicami naszej wiary. Zapraszam was do przeżycia spotkania z Jezusem, naszym Zbawicielem. W ten szczególny czas, czas jubileuszu roku miłosierdzia. I ten rok jubileuszu wyznacza nam drogę, pokazuje nam miejsce, gdzie i w jaki sposób mamy wędrować za Jezusem w ten czas Wielkiego Postu. Papież Franciszek, pozwólcie kilka myśli, które chce nam przekazać. Przekazał nam w bulli, może znamy, ale warto sobie może je przypomnieć. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to słowo, które objawia Trójcę Świętą. I wreszcie miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie, w którym Bóg podaje nam rękę. On tu codziennie, każdego dnia daje rękę człowiekowi, grzesznemu, ubogiemu, temu, który stracił nadzieję, który właściwie powiedział, że nie ma sensu jego życie. Tutaj, w tym miejscu Bóg szczególnie działa. Tu, w tym miejscu Bóg, który upodobał sobie to miejsce, wyciąga rękę do każdego z nas. Do każdego, tak jak jest. Może, siostro i bracie, nie doświadczyłeś teraz tego, ale na pewno w tym momencie doświadczasz Jego obecności, Jego wzroku, który z tego Najświętszego Sakramentu pada na mnie i mnie obejmuje. Miłosierdzie wreszcie jest prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy szczerymi oczami na swego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy człowieka z Bogiem, ponieważ otwiera człowieka na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Jesteś kochany, jesteśmy kochani. Jakżeż radość nas ogarnia ze względu na te słowa. Ale zarazem, siostry i bracia, jesteśmy wezwani, by nasze myśli na nowo skierować ku uczynkom miłosierdzia. Bo to jest taki konkret. Papież Franciszek mówi: na nowo przypomnijcie sobie uczynki miłosierdzia. To są stopnie, to jest drabina do nieba. To są te proste znaki, 14 stopni, które musisz wykonać, by dostać się do nieba. Mówię musisz, bo taka jest wola naszego Pana. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A poprzez te uczynki miłosierdzia ja pochylam się nad każdym człowiekiem. Pochylamy się nad tym ubogim, nad tym odrzuconym, nad tym, który jest oddalony od Pana Boga i od człowieka. I dzisiaj, stając na drodze krzyżowej, słuchając gorzkich żali, modląc się gorzkimi żalami, tymi pięknymi tekstami, musimy poznać, jakby zanurzyć się w te 14 kroków, które Bóg mówi, mamy postawić, aby spotkać się z Nim twarzą w twarz. Ten żywy kontakt z Jezusem jest możliwy. Przychodnia Jezusa
jest otwarta 24 godziny na dobę i nie trzeba skierowania lekarza pierwszego kontaktu, bo kontakt jest bezpośredni. Wystarczy tylko stawić się w przychodni, otworzyć swe serce i pozwolić się prowadzić Jezusowi. Pozwólmy się Jemu poprowadzić. Nawet nie mnie, nikomu z nas, ale samemu Jezusowi. Pozwólmy się oddać Jemu i rzućmy się w Jego ramiona. Bądźmy Jemu posłuszni. Ale oprócz uczynków miłosierdzia, Kościół daje nam też jeszcze jeden wspaniały dar. Wspaniały skarb, który musimy wydobyć. Tym skarbem są odpusty. A te odpusty są związane z tym miejscem bramy miłosierdzia, które możemy codziennie przekraczać i codziennie ten odpust ofiarować za siebie lub kogoś bliskiego. Możemy ofiarować za naszych zmarłych. Odpust to nie są kramy. To nie są zabawki, to nie są cukierki. Odpust to jest konkretne spotkanie z Panem Bogiem każdego z nas. Konkretne oddanie swojego serca i powierzenie Jezusowi: Panie, oczyść mnie. Panie, daj mi łaskę, daj mi moc. Daj, żebym rzeczywiście się z Tobą spotkał. Jeden z księży opowiadał mi takie zdarzenie. Matematyk, człowiek bardzo konkretny, przyszedł do niego do spowiedzi. I kiedy odbył spowiedź generalną, ten ksiądz zauważył, że ten człowiek zamiast się cieszyć, zamiast się radować, to on jest taki smutny i pyta się: słuchaj, no przecież Bóg darował ci wszystkie grzechy. A on mówi mu tak: proszę księdza, ja jestem matematykiem i wiem, że wszystko w równaniach musi się zgadzać. Za to, że nagrzeszyłem, przyjdzie mi jeszcze odpokutować. I wtedy ten ksiądz mu mówi: słuchaj, ale są odpusty. Zacznij je zdobywać. Zacznij nimi żyć. Może wtedy łatwiej ci będzie powrócić do radości. Łatwiej ci będzie uwierzyć, że Bóg ci odpuścił. I kiedy spotkał go po kilku tygodniach, patrzy, a ten człowiek jest odmieniony, jakby inny, radosny. Mówi: co się dzieje? A on mówi: te odpusty działają, proszę księdza. To działa. To powoduje, że wraca u mnie radość, że wraca u mnie szczęście, że jestem rzeczywiście blisko Jezusa i jestem z Panem Bogiem. I także my jesteśmy jakże wspaniałej okazji bycia szczęśliwymi, radosnymi, kiedy możemy wołać: chwała Panu, kiedy możemy przechodzić przez tę bramę miłosierdzia i każdego dnia, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, kiedy chcemy się modlić w intencjach Ojca Świętego i według intencji Ojca Świętego, kiedy chcemy być wolni od grzechu, wtedy możemy te wspaniałe dary od Boga rozdawać, sami przyjmować. Siostry i bracia, czy nie wspaniała to wiadomość dla każdego z nas przez cały rok, a w tym miejscu każdego dnia? To jest niesamowita, kapitalna i pierwszorzędna wiadomość. Tyle wstępu. Ale dziś, siostry i bracia, Pan Bóg mówi i chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad i postawili sobie diagnozę nad dwiema takimi sprawami, o których nam mówią uczynki miłosierdzia. Chciałbym was zaprosić dzisiaj do takiej medytacji. Krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować. Ponieważ ich jest 14, jak wiecie, no, żebyśmy zdążyli w czasie gorzkich żali i tych kazań, no to musimy to połączyć. Przepraszam, że to tak zrobimy szybko, może w ekspresowym tempie, ale to taki kurs miłości do Pana Boga. W 2015 roku może oglądaliście taki film w sieci o przebaczającej matce. O przebaczającej matce Tamice Brown z San Diego w Kalifornii, która przemawiała w sądzie podczas rozprawy
wobec mordercy jej syna. I ta kobieta zaskoczyła totalnie wszystkich. Zaskoczyła totalnie wszystkich. Czym ich zaskoczyła? Powiedziała tak. Do mordercy jej syna, który siedział na ławie oskarżonych. Tylko Bóg wie, czemu nie jestem zła, albo czemu cię nienawidzę. Będziesz w szoku, bo powiem ci, że cię kocham. Myślałam sobie niedawno, nie zamykajcie go w więzieniu. Przyślijcie go do mnie do domu. Niech będzie moim synem w miejsce tego, którego mi zabrał. I po chwili zaczęła nucić znaną taką amerykańską piosenkę gospelową. Więc myślisz, że tego nie przejdziesz. Jednak pamiętaj, mój Bóg troszczy się o ciebie, więc się nie martw, nie bój się. Mój Zbawiciel jest po to, żeby ci się udało. Nie poddawaj się, nie rezygnuj. Uznaj dziś Jezusa Chrystusa za swojego najlepszego przyjaciela. Tak śpiewała matka ofiary. Jeśli w ogóle możesz coś dla mnie zrobić, to zacznij nowe życie i wybierz Jezusa Chrystusa. Zaapelowała na sam koniec. I widać, jak sala sądowa cała po tym wyznaniu zalała się łzami. Morderca oniemiał. Sędzina, która była przewodniczącą składu sędziowskiego, powiedziała tak. Po raz pierwszy w życiu spotkałam taką sytuację. Wszyscy oniemieli. Dlaczego? Bo umiała darować krzywdy, umiała darować urazy, umiała krzywdy cierpliwie znosić. Krzywdy i urazy zawsze bolą. Im więcej dobra okazaliśmy temu, kto nas skrzywdził, tym większe nosimy poczucie niewdzięczności. I na pewno zauważyliście, siostry i bracia, że krzywdy i urazy to się odkładają w nas, pozostają w nas. My często sobie o nich przypominamy lub się nam przypominają. Są jak cholesterol w naszych żyłach i są bardzo trudne do usunięcia. I dlatego prorok Izajasz mówi tak, nie roztrząsajcie w myślach dawnych rzeczy. I dzisiaj patrząc na Jezusa Chrystusa, dźwigającego krzyż, cierpiącego w ogrojcu, znoszącego zniewagi ze strony różnych ludzi, musimy być na nowo gotowi przebaczać i ciągle dawać szansę także i tym, którzy nas skrzywdzili, którzy nas urazili. Pomyślmy w tym momencie, czy jestem w takiej sytuacji, czy może taka sytuacja mnie dosięga. Warto teraz w chwili milczenia przypomnieć sobie ją i oddać to Jezusowi, bo tylko On jest w stanie, On jest w stanie nas uleczyć, On jest w stanie nas uzdrowić, On jest w stanie uzdrowić nasze zranione serce, bo przecież to On pokazał nam, jak dawać sobie radę z krzywdami. Jak dawać sobie radę z krzywdą, którą ktoś mi wyrządził? Jak dawać sobie radę z urazami? To przecież męka, śmierć, ogrojec, droga krzyżowa, krzyż. Te miejsca pokazują, jak Jezus sobie dawał radę. Przykazanie i uczynek miłosierdzia mówi w ten sposób, cierpliwie. Trzeba dużo cierpliwości, żeby umieć przebaczyć drugiemu człowiekowi. Trzeba mieć wiele cierpliwości. Każdy z nas ma to doświadczenie. A jeśli nie masz tego doświadczenia, to musimy je zdobyć. Bo dzięki cierpliwości, poprzez czas, Bóg leczy nas
Bóg leczy każdego z nas. Bóg jakby oswobadza nas z tego ciężaru, który dźwigamy. Krzywdy, urazy. Cierpliwość w stosunku do bliźniego jest postawą miłości miłosiernej. Oczyszczenie pamięci, przebaczenie, zapomnienie krzywd, cierpliwość musi być elementem także przeżywania tego jubileuszu, siostry i bracia. Bo przecież każdy grzech zakłóca nie tylko relacje między ludźmi, ale także między Bogiem. I taka krzywda, uraza będąca owocem grzechu mojego bliźniego nie może zakłócić relacji mojej z Panem Bogiem. I dlatego Pan Bóg nam mówi, żeby miłować nieprzyjaciół. Dlaczego Pan Jezus dał nam to przykazanie? Żeby nas chronić przed nami samymi. To nie chronić nieprzyjaciół przed nami, żebyśmy my im coś nie zrobili. Tylko przed nami samymi. Zauważcie, siostry i bracia, jaki jest mechanizm. Nie wiem, czy doświadczyliście tego. Ja tego doświadczyłem. Że często jest tak, że jak kogoś nie lubię, czy kogoś coś mi tam zalazł za skórę, to wtedy cały czas ta sprawa mnie nurtuje. I nawet, żebym robił wielkie, święte rzeczy i wspaniałe sprawy, to zawsze z tyłu głowy mi się to przypomina. Zawsze mi się przypomina i niszczy naszą religijność, niszczy nasze relacje z ludźmi, niszczy relacje między nami. Niszczy, bo nam się przypomina, żeby komuś dokopać, żeby kogoś zniszczyć, żeby kogoś zgnoić, mówiąc brzydko. Zawsze to jest i Pan Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół. Dlaczego? Zostawcie to. Nie myśl o tym. Pozostaw, bo cię to niszczy, to cię to rozwala. Potrzeba, żebyś wszedł wolny, żebyś potrafił się odkryć, żebyś potrafił wolnym i czystym sercem popatrzeć na drugiego człowieka. Wtedy rzeczywiście osiągniesz prawdziwą wolność, swobodę i wtedy powiesz, kocham cię do nieprzyjaciela, a jemu opadnie szczęka, jak mówią do młodzieży mówiąc tak. Z wrażenia, że ten człowiek potrafił mi przebaczyć. Taka jest siła tego uczynku miłosierdzia siostry i bracia. I wtedy nasze relacje międzyludzkie będą relacjami niesamowitymi. Ale oczywiście to trzeba nad tym pracować, trzeba się spowiadać, trzeba robić postanowienia. Trzeba nie zniechęcać się niepowodzeniami, że mi się nie udaje. Bo my może często doświadczamy w życiu niewdzięczności ze strony ludzi. I wtedy rodzi się pytanie, czy warto to robić? Czy warto poświęcać się dla drugiego człowieka? Jeśli ludzie mnie odrzucają, jeśli ludzie każdą moją propozycję jakby wywalają do kosza, to czy warto się poświęcać? Każdy z nas myśli, lepiej się zamknąć w własnej prywatności, może zrezygnować z działalności politycznej, społecznej, z apostolstwa, z inicjatyw charytatywnych. Jeśli krzywdy spotykają często rodziców, to łatwo mogą zaowocować zgorzknieniem, smutkiem, a nawet wymówkami czy zerwaniem kontaktów. Bo mówimy, a te dzieci, nie udały mi się. A inni mówią, no moi rodzice to tacy. I to wszystko na mnie ciąży. Jakby przeszłość moich rodziców, często jest taki trend teraz w psychologii, żeby grzebać tam do 10. pokolenia, szukamy, kto mnie zranił, kto mnie ten, no. Idź do spowiedzi, wystarczy iść do spowiedzi, przebaczyć, odpuścić. To nie trzeba szukać daleko, nie trzeba rozgrzebywać bagna, żeby się w nim zakopać. Tylko trzeba otworzyć się na Jezusa Miłosiernego i to jest najprostszy sposób, to daje Ewangelia. W książce Franciszka o miłosierdziu, on tam mówi, że spotkał taką starszą babcię i mówi tam, że ludzie różnych szukają porad, różnych miejsc, poradni. Mówi, a ona mówi tak, przedtem wystarczał dobry spowiednik, a teraz musimy mieć przychodnie, musimy mieć różnego rodzaju innych lekarzy, jeszcze 50 do porad, żeby wszyscy uratowali jednego człowieka. Oczywiście z całym szacunkiem i to jest potrzebne. Ale przede wszystkim potrzebne jest moje spotkanie z Panem Bogiem, moje oczyszczenie, moje stanięcie w prawdzie przed Panem Bogiem. I nie szukanie nadzwyczajności, nie szukanie jakichś wielkich rzeczy. Na zakończenie taki tekst
jednego z francuskich teologów, André Left z Louvain, on mówi o wspólnocie. Mówi o wspólnocie, także mówi o rodzinie. I posłuchajmy tego tekstu. Myślę, że jest bardzo ciekawy dla każdego z nas. I tak oczywiste i dlatego najtrudniejsze. Miłość braterska zaczyna się od mojego domu, od mojego podwórka, w mojej rodzinie, obok w sąsiedztwie, w mojej pracy. Znajduje się brat i siostra, którzy oczekują mojej miłości. Zwykle jest to ktoś, przed kim się ucieka albo się go nie zauważa. I takiemu bratu czy siostrze zawdzięczamy swoją moc, ponieważ to w jego słabości rozkwita moc Boża. Dla Boga taki człowiek jest skarbem, ukrytą perłą, źrenicą jego oka. Mnie zresztą Bóg też tak traktuje. To znów dla nas jest przerażające. Zastanawiamy się, jak to Bóg mnie tak traktuje? Źle ten pijany mąż, niezaradna żona, ten sfrustrowany ojciec czy matka, chodzący na manowce syn czy córka, ta sąsiadka plotkarka, ten niesprawiedliwy przełożony czy leniwy podwładny, to są perły Boga, jego skarby. Nie inaczej. To są perły Boga, które pozwalają nam się uświęcać i przybliżać. Nie szukajmy idealnych wspólnot, nie szukajmy idealnych małżeństw, nie szukajmy idealnych rodzin. W każdych są problemy, tylko umiejmy się kochać, przyjmujmy ludzi takimi, jakimi są. I to jest bardzo ważna rzecz. I pamiętajmy jeszcze jedną sprawę na zakończenie, o tym, że rzadko jest tak, że jesteśmy tylko ofiarami czyjejś krzywdy czy czyjegoś urazu. Bardzo często jest tak, że się nad sobą może czasami rozczulamy, nad swoją krzywdą, nad poniżeniem doznanym od drugiego człowieka, że nie zauważamy, że także może być, że także my może kogoś krzywdzimy. Może my zadajemy komuś ból. Im bardziej mnie boli krzywda doznana od bliźniego, tym bardziej powinienem pamiętać o słowach: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A w rachunku sumienia z krzywd zadanych innym weźmy pod uwagę przede wszystkim tych, którzy nie mogą się już o swoją krzywdę upomnieć. Może czasami są to dzieci nienarodzone, może to starzy są, może niedołężni rodzice, ludzie może niepełnosprawni. Pamiętajmy, że nowe życie w Chrystusie, które możemy rozpocząć, nie polega tylko na tym, żeby nie krzywdzić, nie poniżać, nie zadawać bólu. Polega również na tym, by przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili, a przede wszystkim na tym, by czynić jak najwięcej dobra. I chciałbym zakończyć takim rozważaniem Daniela Ange, jednego z wielkich twórców francuskich wspólnot, człowieka żywej wiary. On prosi nas o to tak. Rozejrzyj się wokół siebie, tu gdzie jesteś. Ileż okazji, by rozwinąć skrzydła miłości, poświęcając czas, siły czy pieniądze. Chodzi o najprostsze działania, będące w zasięgu twojej ręki. Nie minimalizuj miłości. Każdy jej akt jest wielki. Pozwól, by wkroczyła w najmniejsze rzeczy. Spojrzenie to skarb. Uśmiech to światło. Ucho to oaza spokoju. I nigdy się nie bój. Miłość usuwa lęk. Nie mów, nie potrafię. On, Bóg, sprawia, że ci, których wybiera, już potrafią. I nie mów, i tak nie mogę ulżyć całej nędzy świata. Nie masz robić wszystkiego, tylko to trochę, które możesz zrobić tam, gdzie jesteś. Bądź czujny tam, gdzie jesteś.
Nie pozwól, by ci życie umknęło. Zadawaj sobie pytanie, co mogę zrobić dla innych tam, gdzie jestem, żyjąc tak, jak żyję, będąc takim, jakim jestem. Amen.